Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pandemia, mamy nadzieję, się kończy, granice się powoli otwierają, ale my nadal pracujemy zdalnie, a Państwa i moim gościem będzie dzisiaj Jan Olbrycht, były marszałek województwa, a teraz sprawozdawca Parlamentu Europejskiego co do negocjacji budżetowych. I najbardziej kompetentna osoba w naszej delegacji, aby nam objaśnić, jak ma działać ten europejski plan ratowania gospodarek państw członkowskich. Panie marszałku Janie, serdecznie witam. Witam serdecznie. Pozwól, że zacytuję najpierw naszego rywala politycznego, pana europosła Ryszarda Czarneckiego, który mówi tak. Francusko-niemiecki pomysł, aby w związku z pandemią pożyczyć bagatela 500 miliardów euro w imieniu instytucji europejskich i rozdać te pieniądze w krajach szczególnie dotkniętych zarazą. Jako polski polityk uważam, że dzięki mądrości władz RP i polskiego społeczeństwa, które okazało wyjątkową samodyscyplinę, koronawirus nie spowodował w Polsce takich strat jak w Europie Południowej. Czy teraz mamy płacić za to, że byliśmy zapobiegliwi, a nie niefrasobliwi jak inne nacje, pół bańki miliona euro i na miłość boską, kto i kiedy będzie te 500 miliardów spłacał? Jeśli to ma być recepta na pandemię i kryzys z nią związany, to ja dziękuję, postoję, ale już 24 godziny później pan prezydent Andrzej Duda stwierdził, że 750 miliardów euro, które Komisja Europejska chce dodatkowo wydać na ratowanie europejskiej gospodarki, to, cytuję, sukces PiS. I jak mówił premier, dowód, że głos Polski w Europie jest uwzględniany, słyszany i doceniany. No to jak to jest? Zagrożenie, fatalny pomysł czy sukces PiS? A może jedno i drugie? No, przede wszystkim powiedzmy, że nasz kolega z Parlamentu Europejskiego, pan poseł Ryszard Czarnecki, często wykonuje takie działania wyprzedzające, to znaczy tylko nie zawsze trafi w właściwe wyprzedzenie, to znaczy że tym razem nie trafił, chociaż pytanie, które zadał, jest oczywiście zasadne dotyczące tego, że trzeba to będzie spłacić. Wtedy jeszcze, kiedy to mówił, mieliśmy do czynienia z 500 miliardami. Potem się to powiększyło, więc niezadowolenie pana posła dotyczyło mniejszej sumy, a zadowolenie rządu polskiego dotyczyło większej sumy. Także to było o tyle ciekawe. Natomiast oczywiście żadna w tym zasługa rządu polskiego. Pamiętajmy, że propozycja pojawiła się najpierw w Komisji Europejskiej. To Komisja Europejska zaproponowała zmianę jakby zasad gry i zaproponowała, żeby zaciągnąć duże pożyczki na rynkach finansowych. Wtedy Komisja Europejska mówiła o 330 miliardach i wydawało się, że państwa członkowskie, w szczególności państwa zachodnie, państwa najbogatsze, będą bardzo protestować. Dlaczego? Ponieważ co dopiero kilka miesięcy wcześniej bardzo zdecydowanie oponowały przeciwko uwspólnotowieniu długów, blokując jakiekolwiek rozmowy na temat obligacji europejskich. W pewnym momencie okazało się jednak, że rząd francuski i niemiecki zmienia zdanie. Zmienia zdanie i proponuje nie tylko poparcie propozycji Komisji Europejskiej, ale zwiększenie tej propozycji, co by oznaczało, że w gruncie rzeczy rząd niemiecki i francuski zmienia nie tylko pogląd finansowy, ale zmienia pogląd polityczny w tej sprawie. W związku z czym, co prawda od tego momentu wszyscy zaczęli mówić o pomyśle francusko-niemieckim, co jest nieprawdą, bo pomysł był Komisji Europejskiej. Natomiast tu mamy do czynienia z zasadniczą zmianą podejścia w ogóle do Unii Europejskiej. Ale też kompromisem, prawda? Bo Francuzi chcieli i południe chciało, żeby to były obligacje o nieznanych przyszłych wartościach, a Niemcy się uparli, że musi to być fundusz o znanej ostatecznej sumie. I w tym sensie ograniczyli swoje ewentualne wpłaty czy swoje gwarancje. Zaskoczeniem było to, że zarówno rząd francuski, jak i niemiecki zaproponowały wspólnie
nie tylko zwiększenie tej kwoty, ale wyraźne jej określenie, czyli 500 miliardów euro, ale powiedziały, że to powinny być pieniądze, które pójdą w formie bezzwrotnych grantów, co jakby wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. I jest oczywiście, pojawia się pytanie, co się za tym kryje, bo jest pytanie, jaki zamysł polityczny kryje się za tego typu propozycją, która zresztą weszła w obieg jako propozycja właśnie francusko-niemiecka. Myślę, że warto, żebyśmy o tym porozmawiali. A jak to się stało, że wbrew temu, czego obawiał się Czarnecki, to znaczy, że pieniądze pójdą na kraje najbardziej dotknięte pandemią, Polska ma być trzecim największym beneficjentem. U nas kryzys teraz się pogarsza, ale na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi krajami, prawda? Tak, no, w momencie, kiedy Komisja Europejska wyszła ze swoją propozycją, czyli nie tylko 500 na granty, ale 750, to wtedy Komisja zaczęła liczyć, ile by wypadało na poszczególne kraje. Oczywiście to jest zabieg, który Komisja robi kolejny raz, my go znamy z Parlamentu Europejskiego, polegający na tym, że na początku negocjacji pokazuje się koperty narodowe. Jak się pokaże koperty narodowe, to od tego momentu już wiadomo, że poszczególne rządy będą się biły o sumę, która została im wskazana, albo mówiąc, że jest bardzo dobra, jak rząd polski, bądź inne państwa, które mówiły o tym, że suma jest za mała. Ale w każdym razie, jak się pokaże koperty, to od razu wszyscy się biją o pieniądze. Dla Polski wyszło z wyliczeń, że kraj wielkości Polski mógłby liczyć na sumę około 64 miliardów pod warunkami. Natomiast pytanie, skąd taka suma? Jak popatrzymy na wyliczenia Komisji Europejskiej, to ona pokazuje, że ta sytuacja Polski nie jest dobra. To znaczy nie jest dobra, że w gruncie rzeczy skutki ekonomiczne, mogą, w szczególności dotykające PKB, mogą być bardzo poważne. W związku z czym wyliczenie i pokazanie Polski, że na czwartym miejscu wyraźnie dowodzi, że zapewnianie, że w ogóle wszystko gra i wszystko idzie jak najlepiej i tak dalej, jest oczywiście nieprawdą. W związku z czym to pokazuje, to rząd polski powinien powiedzieć, mamy nadzieję, że wykorzystamy te pieniądze, ponieważ Komisja Europejska pokazuje, że sytuacja w naszym kraju jest i będzie na pewno bardzo trudna. W związku z czym trzeba zrobić wszystko, żeby sobie z tym dawać radę. Natomiast nie można powtarzać, co jest dosyć paradoksalne, że w ogóle jest świetnie, ale dostajemy dużo pieniędzy, a niby z jakiego powodu? Z jakiego powodu mamy potencjalnie dostać dużo pieniędzy? Właśnie dlatego, że jest nie najlepiej. I myślę, że warto o tym pamiętać. To nie wynika z żadnych negocjacji. Może jako premię za praworządność. No, ja muszę powiedzieć, że to jest jeden z ciekawszych elementów tej całej grze, ponieważ wiadomo jest, że na różne sposoby państwa członkowskie, ale również politycy różnych opcji politycznych wyraźnie mówią, że musi być wprowadzony mechanizm powiązania funduszy z praworządnością. Ten mechanizm, jak pamiętamy, pojawił się ze strony komisarza czeskiego, pani komisarz. Ten mechanizm pokazywał kluczową rolę w tej sprawie Komisji Europejskiej i Rady. Potem parlament go co nieco zmodyfikował. Ciekawostką było to, że przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, który następca Donalda Tuska, próbował go co nieco złagodzić. My to czytaliśmy w ten sposób, że chciał trochę pozyskać jakby przychylność takich rządów jak polskiego. Natomiast ja dokładnie wczoraj byłem na spotkaniu, w sensie oczywiście internetowym, z panią Ursulą von der Leyen, która wczoraj powiedziała, że absolutnie wracamy do naszej propozycji wyjściowej, czyli bardzo takiego zdecydowanego powiązania wszystkich funduszy z praworządnością. Warunkiem będzie przystąpienie do Ładu Zielonego. Chcę jeszcze do tego wrócić, ale zacznijmy od wyjaśnienia, jak to ma działać. To znaczy, ma być fundusz, który będzie wypuszczał jakieś obligacje i ich spłata, obsługa będzie gwarantowana przez przyszłe budżety europejskie do 2050 roku i gwarantowana też przez państwa członkowskie. Dobrze mówię?
Częściowo tutaj, jeżeli można, dodam do tego taki komentarz. A więc wyjaśnijmy całą sprawę. Po pierwsze, będziemy uchwalać siedmioletni budżet, tak jak zawsze, siedmioletni budżet, tak zwane wieloletnie perspektywy finansowe, które powstają głównie z składek państw członkowskich. Ten budżet musimy uchwalić na 7 lat i ten budżet jest stosunkowo mniejszy od tego, nad którym pracowaliśmy wcześniej, ponieważ państwa członkowskie nie za bardzo są zainteresowane dużymi wpłatami ze względu na absolutnie niezbędne wydatki na gospodarkę. W związku z czym państwa członkowskie nie chcą zwiększać samego budżetu. Skoro nie chcą zwiększać budżetu, a tam są pieniądze na spójność, na rolnictwo i tak dalej, w związku z czym Komisja Europejska wpadła na pomysł taki, żeby ponieważ posiada Unia Europejska bardzo wysokie notowania, ma potrójne A czy triple A, w związku z czym istnieje szansa pozyskania pieniędzy na rynkach finansowych, ale po to, żeby to zrobić, trzeba stworzyć taką przestrzeń prawną, która pozwala zbudowanie systemu gwarancji. To w związku z czym na to się muszą zgodzić wszystkie państwa. To bardzo ważna sprawa, jednomyślnie, i muszą to ratyfikować wszystkie parlamenty narodowe, bo to jest decyzja o charakterze takiej umowy międzynarodowej. Więc jeżeli się podniesie poziom dochodów własnych, bo to mówiąc językiem bardzo już teraz takim specjalistycznym, pojawia się przestrzeń na gwarancje i te gwarancje pozwolą na zaciągnięcie kredytów na rynkach finansowych. Plan jest taki, żeby zaciągnąć te kredyty w wysokości 750 miliardów euro. W momencie, kiedy nastąpi dochodów własnych Unii Europejskiej w przyszłości. Pytanie jest teraz, jak to będzie spłacone za 7 lat. Są trzy możliwości spłaty. Po pierwsze, trzeba będzie albo zwiększyć składkę poszczególnych państw, albo trzeba będzie stworzyć nowe dochody własne, popularnie nazywane podatkami europejskimi, ale różnego typu dochody własne, albo no niestety trzeba będzie ciąć inne polityki, ponieważ dług tak czy inaczej trzeba będzie spłacić. W związku z czym nie ma nad tym... Załóżmy, że państwa członkowskie się na to zgodzą. Załóżmy, że się zgodzą. W związku z czym pojawia się 750 miliardów, nazywane funduszem odbudowy, który to fundusz odbudowy teraz wejdzie do budżetu Unii. Przed chwilą powiedziałem, to są dwie rzeczy odrębne, ale w momencie, kiedy powstanie fundusz, on wejdzie do budżetu. On zasili budżet, ale zasili go nie na 7 lat, ale zasili go na 4 lata. I teraz ten fundusz będzie przeznaczony na kilka rzeczy. Po pierwsze, on będzie się albo w postaci pożyczek, które państwa będą zaciągać w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, czy państwa będą pożyczać jakby od Komisji Europejskiej, albo w postaci bezzwrotnych grantów. To są dwie możliwości. Teraz właśnie to, o czym mówiliśmy w Polsce, te 64, to są zarówno pożyczki, które rząd będzie mógł zaciągnąć, jak i granty, które rząd będzie mógł dostać pod warunkiem. I ten fundusz ma działać do 2050 roku, tak? Czyli te gwarancje, na które się zgodzimy, czyli de facto jako rządy i parlamenty powiemy, że do 2050 roku będzie coś takiego jak budżet europejski, a więc Unia, i my gwarantujemy, że będziemy do niego wpłacać. Tak, ale pierwotny pomysł Komisji Europejskiej, żeby część tego funduszu gwarantowały państwa członkowskie, właśnie zniknął. Gwarantem do tego funduszu jest w ogóle budżet Unii. W związku z czym państwa członkowskie, tak jak Polska, będą mogły albo zaciągnąć kredyt, albo dostać fundusze i oczywiście jak zaciągną kredyt, będą musiały go spłacić na dobrych warunkach. Jak dostaną bezzwrotny fundusz, to oczywiście nie będą musiały tego robić. Ja chciałem jeszcze raz podkreślić, ten budżet siedmioletni będzie tak, w pierwszych 4 latach będzie budżetem plus funduszem, potem w 3 latach już tylko budżetem, a potem trzeba będzie spłacić to, przypuszczalnie w około 30 lat trzeba będzie to spłacać. Ale kluczem jest tak naprawdę pytanie, dlaczego? To znaczy, co się takiego stało, że zmieniamy całkowicie taktykę? Co się stało? Moim zdaniem nastąpiła zasadnicza, dosyć rewolucyjna zmiana w myśleniu o Unii Europejskiej wśród głównych graczy. Mianowicie główni gracze, którzy jeszcze niedawno właśnie oponowali przeciwko uwspólnotowieniu długu, moim zdaniem stwierdzili, że jest moment
jest moment taki, w którym należy teraz postawić kropkę nad i. Znaczy moment, w którym trzeba dokonać zmiany. Stąd nazwa tego funduszu, która się nagle pojawiła, która mówi o nowej generacji. Unia Europejska, nowe pokolenie, nowa generacja. To jest sygnał polityczny. Znaczy zmieniamy zasady gry. To jest więcej niż sygnał polityczny. To jest sygnał konstytucyjny. Absolutnie tak. Tak jest. To jest dlatego, to jest kluczowa zmiana. Mówi o momencie hamiltonowskim. Alexander Hamilton, twórca Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, doprowadził do wielkiego kompromisu pomiędzy Virginią a Nowym Jorkiem, na mocy którego stolica została przeniesiona z Nowego Jorku do Virginii, do dzisiejszego Waszyngtonu, ale Virginia zgodziła się w zamian na stworzenie strumienia pieniędzy federalnego, dzięki któremu można było spłacić długi Stanów z czasów wojny o niepodległość przeciwko Wielkiej Brytanii. I to dzisiaj się uznaje, był ten moment, w którym Unia stała się nierozerwalna. Taki sam moment nastąpił w historii Szwajcarii, która nadal nazywa się Konfederacją, ale kantony są wspólnie odpowiedzialne za swoje fundusze i pożyczki. I to też był ten moment de facto przekształcenia się Konfederacji w federację. I teraz wracam do mojego kolegi, naszego kolegi z Parlamentu Europejskiego, a mojego rywala w Kujawsko-Pomorskiem, pana europosła Kosma Złotowskiego, który ostrzegł parę dni temu czytelników prawicowego w Polityce, cytuję: to się może skończyć w taki sposób, że Unia zostanie po cichutku, bez zgody, przekształcona w federację. I to jest to niebezpieczeństwo, jakie czyha za tymi wielkimi liczbami i za tą nieokreślonością, z czego te pieniądze będą. Chyba Kosma Złotowski ma trochę racji, co? Ja myślę, że oczywiście ma trochę racji, ale nie do końca czyta przekazy dnia, to znaczy, które funkcjonują w tym środowisku. Ja chciałem tylko przypomnieć, że w momencie, kiedy Unia Europejska dojdzie do silnych dochodów własnych, a wiemy, że dyskusja na ten temat trwa już wiele lat i nie może się skończyć. Premier Morawiecki, z czym się zgadza? Tak jest, w związku z czym, jeżeli dlatego mówimy o tym momencie hamiltonowskim, ponieważ wygląda na to, że Niemcy, rząd niemiecki i francuski powiedział: okej, to jest ten moment. Jeżeli będziemy chcieli spłacić to za 7 lat, będzie trzeba ogromną ilość pieniędzy, to koniec jest pewnej gry. Musimy się zdecydować na dochody własne. Jak się zdecydujemy na dochody własne, to oczywiście Unia staje się bardzo silnie zintegrowana, bo będziemy miała dochód jako Unia, a nie poszczególne państwa. Przypominam, że premier Morawiecki, sam to słyszałem osobiście, wielokrotnie w Brukseli popierał ten model, znaczy popierał dochody własne Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że pan premier w sposób otwarty, bądź nie, jak mówi pan poseł Złotowski, po cichu, popiera wzmocnienie Unii Europejskiej. W związku z czym ten przekaz jednak trzeba ujednolicić. Albo wzmacniamy Unię Europejską i cieszymy się, że się wzmacnia, albo krytykujemy ją, dlatego że się wzmacnia i po cichu coś się dzieje. To nie jest po cichu, to jest tym razem przy otwartej kurtynie i najciekawsze będzie to, jak na to zareagują państwa członkowskie. Czy one się zgodzą na tego typu grę? Proszę zwrócić uwagę, kto jest najbardziej dzisiaj sceptyczny wobec tej propozycji? Węgry. Węgry, które mówią oficjalnie, że to źle wygląda, prawda? Rząd polski ogłosił sukces, bo jest mu potrzebne liczby przy wyborach w tej chwili, w związku z czym to jest to czysto instrumentalne. Ale myślę, że to jednak musimy wyraźnie powiedzieć, to jest poważna zmiana w Unii. To jest poważna zmiana Unii, którą oczywiście powinniśmy wykorzystać dla dobra Polski. Swojemu elektoratowi, tak? Bo oni mogą zrobić to, co potem zrobili brytyjscy eurofobowie. O, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, to wszystko wymyślili biurokraci brukselscy za naszymi plecami. No to jest po prostu nieprawda, prawda? To o tym zdecyduje w pierwszej kolejności Rada Europejska, w której Morawiecki jest członkiem, Dalibóg Tusk nie jest, ani ty, ani ja. A zaproponowała Komisja Europejska, w której PiS ma swojego przedstawiciela, prawda? I,
Zresztą Unia ma tak? marginalne dochody, prawda? Ma dochody z VAT-u, ale to przekazują państwa członkowskie, a tu będą dochody samej Unii, czyli na przykład podatek cyfrowy, czy podatek od transgranicznych korporacji, prawda? To oczywiście będzie bardzo trudna rozmowa i ona nieprzypadkowo toczy się przez wiele lat, ponieważ ona z jednej strony nie dlatego nie może się zakończyć, że chodzi o wyliczenia finansowe, tylko część państw oczywiście nie jest zachwycona wzmacnianiem Unii Europejskiej, a z drugiej strony no, chodzi o wybór tego narzędzia. Chyba pamiętasz, kiedy pojawił się pomysł takiego podatku od transakcji finansowych. Pierwszym blokującym był wtedy premier Wielkiej Brytanii, ale również przeciwko była Irlandia, która zresztą jest połączona gospodarczo z Wielką Brytanią. Dzisiaj takim tematem modnym bardzo jest oczywiście plastik, czy produkcja plastiku, ale wszyscy wiemy dobrze, że gdyby ilość plastiku malała, co przy koronawirusie nie wygląda tak czytelnie, gdyby plastik malał, to oczywiście ten dochód będzie spadał. Inną sprawą są na przykład handel emisjami, żeby z tego część poszła bezpośrednio do Unii, a nie do budżetów państw członkowskich. Węgla też, prawda? Podatek, tak zwany podatek węglowy dotyczący kwestii transgranicznych, czy też opodatkowanie dużych firm internetowych, ale tutaj oczywiście wchodzimy na bardzo trudny teren relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Stąd też ostatnio komisarz do spraw budżetu w Financial Times zaczął mówić o jakby takiej daninie ze strony wielkich przedsiębiorstw różnych, które działają na wspólnym rynku. Trochę o to osłabia tą wymowę, że chodzi tylko o wielkie firmy internetowe, oczywiście amerykańskie. Powinny podatki płacić gdzieś, prawda, a nie transferować zyski do rajów podatkowych. I to niezależnie w jakiej dziedzinie działają. Ta praca w OECD powinna wreszcie przynieść jakieś rozwiązania. No ale czy prawdą jest, wedle twojej wiedzy, to co pan prezydent napisał na Twitterze, cytuję. W liście do przywódców Unii pisałem o potrzebie wsparcia gospodarki wobec skutków COVID-u. Polska namawiała Europę do ambitnego budżetu. Jest sukces. Powstanie funduszu odbudowy gospodarczej o wartości 750 miliardów euro, a Polska należeć będzie do jego największych beneficjentów. Załatwił nam pan prezydent. No wiesz, przy całym szacunku dla głowy państwa muszę powiedzieć, że różni ludzie różne listy piszą. Natomiast ja chciałem tylko przypomnieć, że w ostatnim okresie czasu różne mieliśmy wypowiedzi płynące ze strony środowisk rządowych. Na przykład była taka, oczywiście wielokrotnie polski rząd powtarzał, że trzeba zwiększyć budżet, mając na myśli głównie zwiększenie na politykę spójności i na rolnictwo. To było wielokrotnie powtarzane. W ostatnich tygodniach, jeżeli dobrze pamiętam, w jednej ze swoich wypowiedzi, wywiadów premier Morawiecki mówił o tym, że chodziło o to, żeby zwiększyć budżet o 10% proporcjonalnie, znaczy równo wszystkim o 10%, tym samym zwiększyć składkę o 10%, co oczywiście dla osób, które zajmują się budżetem europejskim, no, wzbudza poważne wątpliwości, ponieważ w tym kierunku to na pewno nie może pójść. W związku z czym nawołanie, żeby Unia była ambitna i miała duży budżet jest ogólnie rzecz biorąc słuszne, więc jeżeli pan prezydent napisał taki list, to jest on ogólnie słuszny. I jeśli to jest sukces, to trzymamy za słowo, że Polska będzie popierać stworzenie tego funduszu i dochody własne Unii Europejskiej, prawda? Oraz, a teraz spróbujmy wejść krok dalej, jeżeli pozwolisz. Mianowicie, żeby to był sukces, to trzeba dokładnie przeczytać, o co chodzi i na co się za chwilę pan premier będzie musiał zgodzić. Mianowicie, po pierwsze, pan premier przyrzekł, że w czerwcu podejmie decyzję w sprawie celów klimatycznych Unii Europejskiej. Jest czerwiec. W związku z czym pamiętamy również, że po tej wypowiedzi premiera inni premierzy reagowali na dosyć ostro, mówiąc, że pamiętam prezydent Macron, który mówił o tym, że Polska nie dostanie ani grosza, jak się nie zgodzi. Więc to jest czerwiec, czekamy. To jest pierwsza rzecz, która jest. Ale kluczową kwestią jest to, że największa część tego funduszu dotycząca odbudowy i odporności, to ta część funduszu będzie obarczona różnymi warunkami. W związku z czym trzeba będzie spełnić warunki. Jeżeli te pieniądze się pojawią oprócz budżetu, prawda, to wtedy będzie musiał rząd przedstawić tak zwany plan odbudowy.
W tym planie odbudowy jest kilka warunków, które rząd musi spełnić, żeby ten plan został zaakceptowany. Po pierwsze, trzeba będzie przystąpić do niezbędnych reform i inwestycji, które pozwolą oczywiście ratować gospodarkę, ale również są zgodne z wytycznymi tak zwanego semestru europejskiego. Odsyłam Państwa do sprawozdania polskiego z roku 2020 i do kilku uwag, które tam są dotyczące tego, czego rząd polski na razie nie zrobił. To dotyczy na przykład kwestii brania pod uwagę różnych środowisk przy funkcjonowaniu systemu sądowniczego i spraw legislacyjnych. W związku z czym trzeba będzie, ten semestr europejski dotyczy kwestii również uregulowań dotyczących emerytur i tak dalej. Radzę przeczytać to sprawozdanie. A więc po pierwsze trzeba będzie wypełnić pewne wskazania, które dotyczą gospodarki polskiej i niezbędnych reform. Po drugie trzeba będzie... I zgódźmy się, to jest słuszne, bo komisja chce, aby państwa członkowskie tych pieniędzy nie przejadły na jakieś bieżące polityczne potrzeby, tylko żeby one służyły modernizacji i transformacji gospodarki europejskiej w kierunku niskoemisyjności, tak? Tak, ale zauważ, bo jest jedna rzecz bardzo ciekawa. Oczywiście ten system semestru i tak zwanych wskazań dla poszczególnych państw, gdzie państwa odpowiadają swoim programem reform, ten system był jakby troszkę zawieszony, a w tej chwili pojawia się pieniądz dodatkowy, prawda? I jest powiedziane tak, okej, jest pieniądz, ale macie tutaj napisane dokładnie, jakie są wskazania i jak się z tego wywiązujecie. W związku z czym to jest jakby... To jest kolejny przykład na to, że ktoś wykorzystuje moment. Jest moment taki, w którym są dodatkowe pieniądze. A więc to jest pierwsze, semestr europejski. Po drugie, jednoznaczne kwestie dotyczące działań związanych z klimatem, energią, w związku z czym Green Dealem tak zwanym. I to też w tym planie będzie się musiało znaleźć konkretnie. Nie ogólnie, że kochamy i uważamy i tak dalej, ale konkretnie, jakie działania będą podjęte dotyczące kwestii gospodarki, produkcji energetycznej i tak dalej. Po trzecie, trzeba będzie pokazać te elementy takie dotyczące digitalizacji gospodarki, które są tutaj też absolutnie kluczowe. I po czwarte, trzeba będzie jednak pokazać relacje dotyczące rządów prawa, ponieważ jak jeszcze to do dzisiaj nie jest takie czytelne, ale wygląda na to, że jednym z warunków tego właśnie programu narodowego, żeby go zaakceptować, żeby dostać pieniądze, trzeba będzie spełnić warunki. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli pozwoli, mianowicie w dokumentach europejskich jest wyraźnie powiedziane, te pieniądze nie będą dane raz od razu na cały program. One będą uzależnione od osiągania kolejnych etapów konkretnych. Tak, mówi się o tak zwanych milestones, prawda? Czyli inaczej mówiąc, okej, macie program wam akceptujemy, macie przygotowane pieniądze, ruszajcie, jeżeli spełniacie określone warunki po kolei, to dostajecie następne pieniądze. Więc ja myślę, że jeżeli rząd ogłasza sukces, to znaczy, że cieszy się, że może tyle dostać. Ja myślę, że to jest, podzielamy tą radość, że Polska może tyle dostać. Martwimy się, dlaczego tak może dostać, ponieważ nie jest w dobrej sytuacji, ale okej, musimy coś z tym zrobić, ale teraz jest pytanie i myślę, że to będziemy wszyscy teraz pilnowali. Jak wygląda program naprawy przedstawiony przez rząd w Komisji Europejskiej? Czy on zostanie zaakceptowany? Jak wyglądają poszczególne jego etapy i czy się z nich wywiążemy? Wtedy dopiero będziemy mówili, czy sprawa jest rzeczywiście, czy ma sens i czy jest sukcesem. Czyli jeśli te propozycje są polskim sukcesem, to niech potem nie narzekają, że nam w obcych językach narzucają coś, co i tak jest dla nas dobre, czyli transformację i digitalizację naszej gospodarki, tak? To jest używając podobnego toku myślenia, ostatnio przeczytałem, że program pana prezydenta Dudy będzie finansowany z tego funduszu, prawda? No, tak to zostało to powiedziane, co by oznaczało, że co tak naprawdę oznacza? Jedni będą mieli spiskową teorię, że po prostu te pieniądze zostaną przechwycone w kampanii europejskiej, ale okej, ale trzymajmy teraz za słowo. Ja rozumiem, że ktokolwiek będzie prezydentem Polski, to będzie wspierał te inwestycje, które są zgodne z semestrem, zgodne z Green Dealem, zgodne z digitalizacją i zgodne, jeżeli chodzi o rządy prawa. Jeżeli pan prezydent teraz publicznie się podpisuje pod tym, że wszystkie te elementy będą spełnione, A czy się na pewno podpisuje, że to pod tym jest spełnione, to w związku z czym czekajmy na to. W związku z czym ja myślę, że nadchodzi czas
poważnej zmiany w Unii, ale myślę, że to jest również kwestia naszego podejścia do Unii Europejskiej i zastanowienia się nad tym, jak to wygląda. Ja ma być strefą wolnego handlu i ma się nam nie wtrącać tam, gdzie my mamy jakieś zobowiązania, ale ma być strefą solidarności i wielkich dotacji tam, gdzie my możemy skorzystać. Jak to pogodzić z sobą? Nie, tego się nie da pogodzić. Ja myślę, że ja tu cytując z pierwszych minut naszej rozmowy naszego kolegę Czarneckiego, to chciałem tylko przywołać jego przemówienie, które wygłosił z okazji deklaracji, znaczy rocznicy deklaracji Szumana, w którym powiedział, że Szumanowi właśnie chodziło o to, żeby to była organizacja o charakterze gospodarczym. Kropka. Ja muszę powiedzieć, że zaraz. Trzeba przeczytać ten tekst i w tym tekście co nieco jest inaczej napisane i mało tego, tam nawet sformułowanie federacja pada dwa razy. W związku z czym to wyraźnie jest powiedziane, że jest to organizacja międzynarodowa, która oczywiście będzie się rozwijała w zależności od sytuacji. Ja myślę, że najlepszy dowód na to, że dzisiaj cała ta dyskusja o tym funduszu przecież nie dotyczy tylko pieniędzy, o czym tu rozmawiamy. Ta dyskusja dotyczy, jak wykorzystać moment kryzysu i również zgody ewentualnej na użycie, zaciągnięcie kredytów, ale nie można tego zrobić w ogóle tylko, żeby ratować sytuację czysto gospodarczą. Czyli inaczej mówiąc, jak wykorzystać dodatkowy dochód do tego, żeby dokonać zasadniczych zmian. Zmiany o charakterze ustrojowym, dotyczących kwestii klimatycznych, dotyczących produkcji energii, znaczy generalnie Green Dealu i tak dalej. To jest ten moment. Ja myślę, że dlatego też warto to jest obserwować, warto jest obserwować tą całą debatę, bo to jest też dla nas sygnał, że nasze miejsce w Unii Europejskiej zależy od tego, jak się do tego ustawimy, do całej tej debaty. Zmierzając ku końcowi, wytłumacz mi proszę paradoks jednak tych propozycji. Mianowicie, jeśli się zgadzamy, że to uwspólnotowienie przyszłych zobowiązań oznacza ściślejszą współpracę, no takie małżeństwo na wiele lat, na pokolenie, to dlaczego jednocześnie tnie się propozycje Komisji Europejskiej w dziedzinie obronności? No jeśli Unia ma być silniejszym podmiotem na scenie globalnej, to musi też być w stanie stabilizować swoje bezpośrednie sąsiedztwo, a tego bez pieniędzy nie da się zrobić. Tak, ja myślę, dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo jakby to pokazuje, że my w Parlamencie Europejskim jesteśmy nie po to, żeby klaskać różnym pomysłom. My uważamy, że pomysł jest ciekawy, interesujący i wzmacnia Unię, ale w jego szczegółach nie będziemy się zgadzali. Uważamy, że niektóre są po prostu nieracjonalne. One wynikają oczywiście z relacji między państwami, które państwa będą tego chciały, które nie. Ale jeden z tych elementów to jest na przykład właśnie zmniejszenie jednak funduszy dotyczących tak zwanej polityki obronnej, czyli badań naukowych oraz produkcji. Duże, bo 11 miliardów czy 13 na 7 lat to w dziedzinie obronności nie są duże pieniądze. No, zobaczmy, czy to jest początek, czy to jest jakby kwestia docelowa, ale wiem, patrzmy na jaka jest sytuacja w NATO, prawda? Ale to dotyczy również kwestii Erasmusa, to dotyczy kwestii badań naukowych i tak dalej. Natomiast rzecz, którą też jest bardzo ciekawa w tej całej konstrukcji, polega na tym, że Komisja Europejska, widząc dobrze, że w budżecie nie uwalczy za wiele, przerzuca pewne rzeczy do tego funduszu, który wchodzi z zewnątrz, jest bardzo wyraźnie uwarunkowany. Zmniejsza to w budżecie, zwiększa to w funduszu. One się spotkają potem te dwie części i oczywiście będzie mowa o tym, że ta suma jest w ogóle większa. Ale cały czas podkreślmy, fundusz jest na 4 lata, budżet jest na 7 lat. W związku z czym trzeba to naprawdę przemyśleć, bo jeżeli na przykład wydatki dotyczące obronności są rzeczą kluczową. Klasycznym przykładem, już tym razem pozytywnym, jest to, że Unia, wiedząc dobrze, że nie ma wspólnej polityki zdrowotnej, a jest w sytuacji fatalnej, już dzisiaj Komisja Europejska proponuje utworzenie specjalnego funduszu związanego ze zdrowiem, czyli inaczej mówiąc, wchodzi w tą dziedzinę i to jest wynik pewnych doświadczeń. Do tego trzeba będzie wszystko opracować, przepisy prawa i tak dalej, jesteśmy na to gotowi. Ale jeszcze raz to chciałem podkreślić, myślę, że to też dla widzów twojego programu jest to ważne, że przecież my nie jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, że w ogóle pomysł jest genialny w każdym szczególe.
Nie, nie, tam jest bardzo wiele rzeczy, które będziemy krytykowali, o które będziemy walczyli. Na przykład będziemy również walczyć o jak największą ilość pieniędzy dla Polski, bo to jest nasz interes. Natomiast myślę, że nie wygramy wyścigu w tym, kto jest naprawdę twórcą sukcesu, ponieważ my będziemy o to walczyć, a inni będą to zapewne ogłaszać jako sukces. Zagrzewam cię do walki o lepszy budżet obronny. To jest polski interes nie tylko dlatego, że lepiej mieć dodatkową europejską polisę ubezpieczeniową. To jest, ja uważam, potencjalnie wielki polski interes finansowy. No bo przecież jako państwo flankowe wydajemy 2% PKB, a Niemcy wydają 1,2% PKB. Ale to my bronimy Niemcy przed mniej bezpiecznym środowiskiem na wschód od naszych granic, no to to jest dobre dla Niemiec, a słabe dla Polski. A jeżeli ta obronność na flance byłaby finansowana w proporcji do PKB, no to Niemcy musieliby płacić więcej, a my byśmy skorzystali. Dobrze mówię? Tak, ale dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz. Ja niestety nie za bardzo się znam na tym, tak jak ty od wielu lat, ale dla mnie na przykład jest ważnym to, że nakłady na politykę obronną Unii mają między innymi doprowadzić do ujednolicenia uzbrojenia i żeby uzbrojenie było produkowane w Europie i żeby rzeczywiście nie mieć x tam typów czołgów czy iluś helikopterów, tylko żeby badania naukowe doprowadziły do ujednolicenia uzbrojenia, które zresztą wzmocni również państwa Unii w NATO. I wtedy dyskusja między innymi na temat helikopterów będzie inna niż była do tej pory. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze zrozumieli tą skomplikowaną, ale bardzo ważną materię. To był Jan Olbrycht, Rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze. Serdecznie zapraszam na następny odcinek. Dziękuję bardzo.